już od wielu lat współpracę z uczelniami ukraińskimi, ale sądzimy, że można przejść na znacznie wyższy poziom, że można ją zintensyfikować. I stąd właśnie pomysł wspólnych konferencji, forów. Na tych spotkaniach lepiej się poznajemy, wymieniamy się informacjami, ale przy okazji tworzą się także zespoły badawcze, tworzą się konsorcja, a więc jedna i druga strona ma naprawdę dużą wartość dodaną. Wymiana naukowa pociągnie za sobą wymianę studencką, a nie odwrotnie. Studenci będą się przemieszczać tabunami po całym świecie, jeżeli będzie on otwarty na dziś. Wiadomo, Ukraina uzyskała status, prawda, w Europie bezwizowy, w tej Zjednoczonej Europie. Ale tak naprawdę badania naukowe powodują, że zaczynają się między sobą wymieniać naukowcy, przyjeżdżają do siebie i za chwilę za nimi jadą ich studenci, ich doktoranci. Я надзвичайно тішуся саме сьогоднішньому рішенню європейського. Cieszę się bardzo z dzisiejszej decyzji Parlamentu Europejskiego, bo zniesienie wiz pomoże nam być bardziej dynamicznymi w naszej współpracy. Gdy mamy wyjazdy dłuższe albo krótsze, to teraz już nikogo nie będzie przerażać wielka biurokratyczna procedura. Teraz można będzie zdecydować się na spotkanie za tydzień i to zrobić. Ta decyzja będzie pozytywnie przyjęta. Przyjaźń i współpraca między narodami jest tworzona nie tylko przez placówki dyplomatyczne, ale także dzięki ludzkiej dyplomacji. W niej naukowcy, wykładowcy i studenci odgrywają kluczową rolę. To jest dyplomacja wzmocniona intelektualnie. To wszystko polepszy stosunki między Polską i Ukrainą, które są dla nas bardzo ważne. Це день особливий. My nie pamiętamy takiej wyznacznej podziei, takiej szerokiej. To bardzo ważne dwa dni Forum Rektorów Polski i Ukrainy. Bardzo ważne jest to, że tak duża grupa naukowców i osób decydujących o kierunkach nauki i kształcenia z Polski przyjechało do Kijowa na spotkanie z rektorami z naszego kraju. Później dyskutowano przy 7 okrągłych stołach. 500 osób, jakie zustrzeli się. To niemożliwe w plenarnych zasiedleniach. W sumie w tych 7 okrągłych stołach uczestniczyło ponad 400 osób, a głos zabrało ponad 100 osób. Zostały omówione kwestie współpracy międzynarodowej, kwestie podwójnych dyplomów, kwestie akredytacji i rankingów w kontekście interesującym uczelnie obu krajów. Mieliśmy specjalny okrągły stół o umacnianiu współpracy w ramach Erasmusa+. Specjalny, super towarzyszące wydarzenie, towarzyszący event, infoday programu unijnego, programów badawczych Horyzont 2020, w którym wzięło udział prawie 200 osób z Polski i z Ukrainy. Mieliśmy dodatkowy oddzielny stół o edukacji prawniczej, ale w kontekście potrzeb uczelni technicznych i rozwoju innowacyjności. Podczas tych stołów omówiono wszystkie te problemy, które jak gdyby już na dzisiaj dojrzały, natomiast kluczowe jest, że nakreśliliśmy kierunki, w jakich będziemy pracować w przyszłości.